Jesteśmy w magazynie etnografii, który jest bardzo różnorodny. Pokazuje wszystkie, prawie wszystkie aspekty kultury ludowej. Pierwszym takim naszym zbiorem jest duży zbiór archiwalnych fotografii przedstawiający domy, chałupy, niektóre jeszcze dymne czy kurne ze wsi, z okolic Przemyśla i okolic Lubaczowa. Oprócz domów mam też i cerkwie. Ponieważ mówiłam, etnografia jest różnorodna, mamy sprzęty gospodarstwa domowego, najczęściej drewniane, wykonane własnoręcznie, które służyły na co dzień. Tutaj mam duży zbiór kołowrotków i w ogóle sprzętu służącego do obróbki lnu. To taka domena kobieca, a domena męska to widzimy wyposażenie warsztatu stolarskiego z narzędziami, z prostymi, które służyły do wyrobu, tak jak tutaj kołodziejstwo, do wyrobu kół drewnianych, beczek, niecek, a między innymi też i szczotek do czesania lnu, niecek, a niecki służyły i do mieszania ciasta i do kąpania niemowlaków. Kolejny magazyn to magazyn rzeźby, też należący do magazynu etnografii. Rzeźby znajdują się tak współczesne, to znaczy współczesne zbierane przez cały XX wiek, a także rzeźby XIX i XVIII wieczne. Ciekawą grupę zbiorów stanowią zbiory pisanek, które pierwsze pisanki pozyskiwaliśmy do muzeum już w momencie założenia muzeum, czyli w 1909, 10, 11, 12 roku. Mamy to udokumentowane. Darczyńcy przynosili pisanki z okolic Przemyśla i Huculszczyzny. Huculszczyzny, bo była to bardzo modna wtedy okolica. I pisanki pomimo wojen, pomimo różnych dyslokacji magazynów przetrwały do dnia dzisiejszego. Inną grupą cieszącą nasze oko są krzyże. Krzyże cerkiewne i krzyże z kapliczek, które właściwie powinno się oglądać na kopule pod światło i wtedy na tle nieba widać tą koronkową i mistrzowską robotę kowalstwa, ręcznie kute wszystkie elementy. Tak jak mówiłam, etnografia jest bardzo różnorodna, dlatego w kolejnym magazynie mamy przeróżne sprzęty dalej gospodarstwa domowego, ale nie tylko pozyskiwane na wsi, ale też, które były w dworach, podprzemyskich dworach i to jest właśnie wyposażenie, które trafiło do nas. Proste narzędzia, które dzisiaj już właściwie rzadko kiedy funkcjonują, przeróżnego rodzaju tasaki, niekiedy o wyrazie takich ryb, kur, lisków, no i narzędzia, które były już wcześniej zbierane do naszych zbiorów, niby proste domowe, ale pochodzą z okolic Jaworowa. Duży zbiór pamiątkarstwa, rzeczy pamiątkarskich, pamiątka z Huculszczyzny przeważnie, bo wtedy przywożono rzeczy do muzeum. I mamy tutaj, widzimy rzeczy z Huculszczyzny robione dla odbiorcy miejskiego, tak jak różnego rodzaju patery, talerze, flakoniki, wazoniki, popielniczki. A z wyśmienitych autorów z tamtych czasów, jak Broszkiewicz czy Knapp. Tu mamy wazę autorstwa Broszkiewicza. A po przeciwnej stronie rzeczy też z ceramiki, zabawki dla dzieci, które pochodzą ze Starej Soli. W Starej Soli był bardzo silny ośrodek garncarski, który zaopatrywał tutaj Przemyśl i okolice w najprostsze naczynia, miski, garki, dzbanki, dwojaki, a przy okazji wyrabiano zabawki. Kolejnym magazynem jest magazyn, w którym znajdują się atrybuty związane z Bożym Narodzeniem. Oprócz przeróżnego rodzaju szopek wędrujących, szopek kukiełkowych, szopek teatralnych. Mamy też na przykład stroje kolędnicze, to jest strój grupy kolędniczej, maski, którymi byli grupy, to jest akurat jeden z trzech króli, diabeł,
który symbolizuje czerwone jako kolor taki diabelski z gwiazdą, pięcioromienną gwiazdą na czole. I do tego Turoń, który też był nieodzownym wyposażeniem grupy kolędniczej. Turoń poprzez swoją wielkość i siłę przynosił szczęście, zdrowie i moc na cały nadchodzący rok.